Cześć, witam Cię piłkarzu bardzo serdecznie w nowym odcinku. Na życzenie widzów przygotujemy dzisiaj śniadanie wysokobiałkowe. Otóż wstając po nocy potrzebujemy dawki energii. Niemniej jednak nie zapominaj, kiedy wstajesz, wypij szklankę wody, aby przeczyścić sobie trochę żołądek. Śniadanie, które dzisiaj Ci zaproponuję, zawiera 30 g białka, czyli 1/4 Twojego dziennego zapotrzebowania. Więc co Ci jest potrzebne? Zobaczymy to już w kuchni. Nie będę przedłużał. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc znajdujemy się teraz w kuchni. To są składniki, które będą nam potrzebne, aby przygotować dzisiejszego pancake'a. Jogurt grecki. 4 jaja. Preferuj jaja bio. No bo wiesz, teraz kury są hodowane w klatkach, nie wypuszczają ich w ogóle na pole, karmią ich nie wiadomo czym. Więc wybieraj duże, naturalne jaja, ewentualnie jak masz dziadków na wsi, to poproś ich o dobrej jakości jajka, przynajmniej wiesz, że są sprawdzone. Co my tu mamy? Wygląda to jak mąka, ale są to zmielone płatki owsiane. Powinieneś unikać mąki tutaj pszenicznej, ponieważ zawiera bardzo dużo glutenu. Na smaka dodamy do naszego pancake'a czarnej czekolady. Wybieraj czekoladę powyżej 80% zawartości kakao, ponieważ poniżej tej wartości jest to czekolada, która nie ma nic związanego z czekoladą. Kiwi. Kiwi na witaminę C. Bardzo dobrze Ci zrobi, aby zacząć dzień z kopem. Dodatkowo możesz dodać do receptury migdały zmielone i miód, ale to już zobaczymy na końcu, jak zrobimy naszego pancake'a. Dobra, przechodzimy do przygotowania. Mieszamy. Na tym etapie myślę, że mogę już wsadzić mikser. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w odcinku, gdzie robiłem shake'a, że mi się wszystko wylało, ale no cóż, spróbujemy. Dobra, jednak nic się nie wylało. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ponieważ wygląda to jak ciasto na placka. Ale zaraz przejdziemy na część do gotowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, więc znajdujemy się na płycie do gotowania, włączymy to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie dajemy tłuszczu na patelnię. Powinno zrobić się to tak, jak mamy tu. Nie wiem, czy wyjdzie mi jeden czy dwa pancake'i, z tego zobaczymy. Poczekam trochę, aż patelnia się nagrzeje i wlejemy to. Jeżeli chcesz iść dalej w treningu piłkarskim, mam Ci do zaoferowania plany treningowe, o których więcej dowiesz się na moim blogu, do którego link znajdziesz w opisie lub w opisie tego filmiku. Chciałem tu teraz jeszcze, zanim się nam patelnia nagrzeje, porozmawiać z Tobą o diecie piłkarza. Otóż wiele myśli, że dieta to jest coś restrykcyjnego. Masz posiłki o danej porze, wyliczone kalorie i takie te. O, już mi się patelnia nagrzewa. To wcale nie jest to. Dieta, według mnie przynajmniej, to jest uważanie na to, co się spożywa. Chodzi o to, w diecie ogólnie, chodzi o to, aby jeść posiłki dobrego pochodzenia. To znaczy z dobrych źródeł, czyli świeże warzywa,
ewentualnie rzeczy bio, jak masz do nich dostęp, ale jeżeli jesz dobre rzeczy, jeżeli jesz zdrowo, to dlaczego masz się ograniczać do pewnej ilości kalorii? Uważam, że to jest totalna głupota i że to są tak zwane modne diety, ponieważ według mnie do czasu, kiedy odżywasz się dobrze, zdrowo i czujesz, że twój organizm dobrze po prostu działa na tym, co ty jesz, no to dlaczego miałbyś się ograniczać do pewnych ilości? Ewentualnie, jeżeli widzisz, że ty jesz przy tym, co jesz, to tak. I pracuję jako trener personalny. Pracuję z osobami, które miały nadwagę. Tak? Te osoby miały nadwagę i miały problemy właśnie, żeby schudnąć. Zapytałem się ich, co wy jecie tak naprawdę? A no wiesz, tu coś smażonego, tu jakieś wyjście ze znajomymi. A mówię, aha, no dobra. To wiesz co? Napisałem im listę, taki PDF, co mają jeść na co dzień. I odkąd to jedzą, no problemy znikły. Nie mają już żadnych problemów z nadwagą. Po prostu chudną normalnie w dobrym tempie, na treningach czują się dobrze, więc to pojęcie o diecie i liczeniu kalorii według mnie jest totalnie głupie. Dobra, zamykam się, przyspieszam tą część filmika i przechodzimy do części, kiedy już nasz pancake będzie gotowy. No dobra, więc cóż, nie jest to restauracja gastronomiczna pięciogwiazdkowa, ale dobra. Jeżeli czujesz, że twój pancake jest trochę suchy, możesz polać go miodem, jak to robią w Ameryce. Zapewniam ci, że smak będzie idealny. Trochę sporo tego miodu tu wlałem. I dodatkowo do naszego pancake'a jedno lub dwa kiwi na witaminę C. Ja mam nadzieję, że dałem ci pomysł na takie typowe śniadanie dla piłkarza. Ewentualnie możesz zrobić sobie jajecznicę lub tostów, nie polecam, ale jajecznica. Chodzi o to, żeby było białko na śniadanie, tak? Żebyś miał z czego potem odnawiać te mięśnie, jeżeli będziesz trenował. Więc to chyba byłoby na tyle. Zapraszam cię do skorzystania z planów treningowych, do których link znajdziesz w opisie, i do zrobienia rundki na moim blogu. Zapraszam cię także na stronę na Facebooku. Choć nie jestem tam za bardzo aktywny, polub tą stronę, to może zwiększy się moja aktywność na niej. Dobra, więc jeżeli masz pomysł na przyszły odcinek, jeżeli chciałbyś się o czymś dowiedzieć, to zadaj pytanie w komentarzu, a ja na pewno ci na nie odpiszę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o śniadanie dla piłkarzy, o jajecznicę pancake'ową. No ale cóż, zdarza się. Chyba muszę zadzwonić do Magdy Gessler, żeby mi trochę w tym pomogła. Ale to już zobaczymy kiedy indziej. Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Determinacja, motywacja, ciężka praca i idziemy do przodu razem.